Po co obywatelom i obywatelkom dane o drzewach? Generalnie wydaje się, że jest ich dużo, jest zielono i takim miastem Bydgoszcz się zdaje rządzącym. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej dokumentom, dowiemy się, dlaczego drzewa znikają, dlaczego nowe nasadzenia pojawiają się w innych miejscach i dlaczego tej zieleni tak naprawdę ubywa. Z każdym rokiem coraz więcej drzew jest wycinanych, głównie pod inwestycje, ale także ze względu na to, że są w złym stanie fitosanitarnym. Bardzo często atakuje je jemioła, usychają ze względu na zły stan korzeni, prowadzone w ich obrębie prace remontowe, parkingowe, budowlane. Te dane powinny być ogólnie dostępne i łatwe do znalezienia dla wszystkich. Drzewa w naszym otoczeniu są bardzo ważne, przywiązujemy się do drzew. I czasami przychodzi taki moment, gdzie to drzewo zostało wycięte. Dzięki Stowarzyszeniu Modrzew mamy większy nadzór nad tym, co się dzieje w naszym otoczeniu. Tym razem w ramach projektu finansowanego z Funduszu Obywatelskiego, poza raportem, chcemy także pokazać zbiór danych. Bazę danych drzew utraconych w Bydgoszczy w zeszłym roku. Dokładamy do tego również dane z 2019. Teraz każdy może sam wyszukać interesujące go informacje i zobaczyć, dlaczego drzewa zniknęły z naszego miasta. Niedawno tutaj na posesji dwie sporych rozmiarów brzozy zostały wycięte. Były podobnej wielkości co ta brzoza, która jest za moimi plecami. Widziałem je codziennie z okna. Szkoda, że nie ma już nic z nami. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości niektórym takim wycinkom w porę zapobiec, a przynajmniej sprawić, że urzędnicy czują się dopilnowani.